Gdzie pojechać na urlop? Pewnie nie wszyscy z Państwa mają jeszcze swoje plany. Może nad morze, a może w okolicach Hrubieszowa. Jest tam co robić i co zobaczyć, a hitem turystycznym jest projekt Gotania. To na przykład wioska Gotów w Masłomęczu czy obserwatorium. I jak wynika z szacunków gmin, które wzięły udział w tym projekcie, odwiedziło je blisko 60% turystów więcej niż wcześniej. To także sukcesy gospodarcze dla wszystkich gmin. A o sukcesie Gotanii Kamil Krupa. Mieszkańców gmin zaangażowanych w ten projekt połączyli goci. Ich obecność na tych ziemiach została potwierdzona przez naukowców, a władze Hrubieszowa i innych gmin potraktowały ten fakt jako spoiwo dla swoich działań promocyjnych. W Gotanie zaangażowało się 6 gmin z powiatu hrubieszowskiego, 2 z tomaszowskiego i 1 z zamojskiego. Dzisiaj projekt podsumowano, zdaniem organizatorów opłaciło się. Przede wszystkim z uwagi na wzrost przedsiębiorczości. Powstało 88 firm. I każdy przedsiębiorca mógł otrzymać do 40 tysięcy dotacji. I to stanowiło nie więcej niż 70% wartości projektu. I te firmy rozpoczęły działalność. Częściowo były to osoby bezrobotne albo też nieaktywne zawodowo. Jednym z najbardziej zauważalnych efektów projektu była budowa wioski Gotów w Masłomęczu. W ciągu 5 lat o blisko 60% wzrosła liczba turystów odwiedzających ten rejon. O tyle samo wzrosła liczba wynajętych noclegów, a sama baza noclegowa zwiększyła się o ponad 200 miejsc. Były bardzo dwie ciekawe koncepcje utworzenia pewnych atrakcji turystycznych. W przypadku naszego miasta Hrubieszowa był to park linowy, który został właśnie wykonany z funduszy szwajcarskich, gdzie od momentu jego otworzenia od miesiąca marca do miesiąca końca czerwca odwiedziło go 5 tysięcy turystów. Cieszy się on bardzo fantastycznym powodzeniem. Innym ciekawym projektem turystycznym jest obserwatorium astronomiczne, które powstało w gminie Trzeszczany. Projekt został zrealizowany ze środków szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Wysiłek mieszkańców został oceniony wysoko, zwłaszcza że wykazywali się na wielu płaszczyznach, od pozyskiwania pieniędzy na inwestycje do zdobywania i podnoszenia własnych kwalifikacji. Mamy 660 osób przeszkolonych, 44 szkolenia, kilkuset uczniów brało udział w doradztwie zawodowym, zostały przeprowadzone wizyty studyjne, 80 osób w nich brało udział. Projekt Gotania był realizowany przez 5 lat. Wyceniono go na 4,5 miliona franków szwajcarskich.